Moi drodzy, witajcie, gratuluję no pięknego występu. Filip, jak się czułeś na parkiecie Tańca z Gwiazdami? Zaskakująco swobodnie. Tak bym powiedział. A, krótko i na temat. No widzisz, był taki to dawaj, Julia, ty. Jak mu poszło? Ja czułam lekki stresik, ale jestem mega pozytywnie zaskoczona tym, jak Filip sobie poradził z tym całym stresem, z nowym otoczeniem, z tą całą nową sytuacją. Naprawdę, uważam, że to był jego po prostu świetny występ. Czyli rozumiem, że praca nie poszła na marne i jesteś zadowolona z tego, co zaprezentowaliście na parkiecie? Tak, jestem z tego zadowolona. A co sądzicie o ocenach jury? Filip, co ty sądzisz o ocenach jury? Ja byłem absolutnie pozytywnie zaskoczony. Uważam, że zostaliśmy ocenieni... Trafnie. No trafnie, tak. I jesteśmy wdzięczni za te oceny dobre, ale też przyjmujemy z pokorą tę jedną ocenę gorszą, zwłaszcza, że no Bogiem a prawdą trzeba przyznać, że była trafiona. Rzeczywiście nie było rebouncingu, nawet za bardzo nie wiem, co to jest. Spokojnie. O, co się stało? Dlaczego Filip nie wie, co to jest? No słuchaj, jeszcze do tego nie doszliśmy. Kurczę, naprawdę przyznajemy, że... Przez cały okres przygotowawczy głównie skupialiśmy się na dole, na tym, żeby te stopy, kolana bardzo dobrze pracowały. Ale zobacz, że jury to zauważyło i dostaliśmy także jak najbardziej... Więc jestem przeszczęśliwa, że ta nasza praca nie poszła na marne, że ktoś to docenił. To jest super. Jak pytasz o oceny jury, to uważam, że były po prostu sprawiedliwe i trafione. I w ogóle idealne, bo były takie... nie były na tyle niskie, żeby nas zdemotywowały, ale też nie były na... zbyt wysokie, żebyśmy przestali pracować. Tak. Świetne. Tam też jury powiedziało, że między wami czuć chemię, taką chemię miłosną. Co byście na to powiedzieli? Tak powiedzieli, że miłosną? Nie no, chemię miłosną ja sobie dodałem. Moim zdaniem chodziło im... O to, że po prostu dobrze się nas oglądało. Dobrze się też ze sobą czujemy. Energia jest między nami dobra i to po prostu było widać, ale nic więcej. Zujecie mi po prostu, wiecie, robotę. Nie mogą chodzić o energię miłosną, bo jej po prostu nie ma, więc... Tak. A mówisz to z wielkim smutkiem. Nie, po prostu no, chciałbym się, wiesz, uatrakcyjnić wywiad. Ale nie możemy, bo jesteśmy zawsze szczerzy. Nie, tak, nie damy rady tego aż tak naciągnąć. Tak. Okej, czyli rozumiem, że koleżeńska energia. Jak najbardziej. Koleżeńska energia jest w ogóle super. Z tą koleżeńską też bym uważał, bo to jest jednak moja pani trener, wiesz. Także jak się kumplujemy, to się kumplujemy, ale jak tupnie nóżką i krzyknie, to ja zaraz jestem wyprostowany i prawidłowy. No właśnie teraz jesteś za mało wyprostowany, już chciałam cię upomnieć, a już stwierdziłam, że po wywiadzie. Widzisz? Nie, zawsze podczas wywiadu upominaj. To uatrakcyjnia. Julia, nie krępuj się, upominaj. Dobrze, od następnego razu. Dobra, moi drodzy, no to co, od jutra ćwiczycie... Uczycie się i widzimy się za tydzień. Wszystkiego dobrego. Trzymaj za nas kciuki. No, nie możemy się trzymać. Dzięki. Pa. Pa. Dzięki bardzo. Dzięki.